Ej, cześć, witajcie! Z tej strony oczywiście Iwan i witam was dzisiaj w Gwindzie. Rozpoczynamy sobie nową serię, w której będę rozmawiał o nowościach w Gwindzie, o rzeczach, które się tu zmieniają i o różnych teoriach związanych właśnie z tą grą. Jest ze mną Janox, on tu będzie... Będziemy sobie razem grać i komentować. Witam i chciałeś chyba powiedzieć teorią. Spiskowych. Teorią na temat Gwinta? Możliwe. Spiskowych? Na temat Gwinta? Dobra, cicho. Dobra, możesz mnie zaprosić. Mogę cię zaprosić, masz rację. Co, nie ma połączenia, halo. Od razu jest. I dzisiaj sobie porozmawiamy o nowych kartach, które mają dojść wkrótce do Gwinta. A jest ich parę. Parę fajnych kart, dużo zmian jest. Niestety ja niezbyt dobrze jestem przygotowany do tego materiału. Ale ważne, że Iwan jest przygotowany. No a ty żeś ten cały pomysł zaproponował. Takżeś się przygotował. No. Ale to miało być na pewno na mój kanał, ale w końcu postanowiłem. Po co mi to? Dobra, u ciebie jest Challenger, u mnie jest Informager. No to powiemy o tych przeciekach, które są odnośnie tych kart. Na pewno nie są to wszystkie karty. Tego jestem pewien. I też wybaczę ci tym razem. Na pewno w 100% opisy tych kart nie muszą się znaleźć w grze. No po prostu to jest na razie taka koncepcja. Będę, jak znajdę obrazki, to będę po prostu wam wklejał te karty, jak one mniej więcej wyglądają. Ale nie wiem, czy znajdę. Więc pierwszą kartą jest do Skellige. Jest łupieżca z klanu Drummond. I to jest karta Weteran, czyli ta, co rośnie z każdą turą w Skellige. I będzie odrzucać brązową kartę stali. Wasza wielmożność, nie nadążam. No nie, jakie dziadowskie karty mi dałem. Sugerowałbym opuścić nieco krwi. Więc ta karta poprawi mechanikę odrzucania kart w Skellige. Podejrzewam, że jest to dosyć... Będzie to dosyć mocna karta. Nie wiem, jak ty o tym sądzisz. Tak, będzie bardzo dobrą kartą. No bo jeszcze ma 6 punktów, nie? To jest... 6 punktów i jeszcze będzie mogła odrzucić jakąś kartę. No to może być dosyć solidne. Potem kolejną kartą, którą tu mam, to jest Kuroliszek. Kuroliszek to pewno... Nie wiem, czy był... Wiedźminie 1 i 2, ale w trójce na pewno był. Bo w trójkę grałem. Szkoda, że nie mam czasu. I tu jest opis. Opis jest trochę skomplikowany. Jest tak, za każdym razem, gdy sojusznik z umiejętnością zemsty pojawi się na polu bitwy, wzmocni tę jednostkę o 2 rozmieszczenie. Wzmocni tę jednostkę o 2 za każdego sojusznika z umiejętnością zemsty. To też mi się wydaje mocne. Czyli będzie się po prostu boostował od kart zemsty, czyli na przykład od jaj tej harpi. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Czyli też dosyć, chociaż mi się wydaje, że mało jest trochę tych kart zemsty, bo tak sobie patrzyłem, żeby zbudować na podstawie tego talię, to jest tak średnio, ja ci powiem. Z tymi kartami. Ciekawy wybór. Oczywiście, mój panie. Co się stało? Nie, nic. A, i ten Kuroliszek będzie miał 6 punktów też. Mhm.
Ale lipne karty mi dał. Mi też. Znaczy na początku miałem lepsze, ale ja myślałem, że trafił mi się jeszcze lepsze, ale no... Niestety trafił mi się jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze ci się trafiło? Tak. Widzę, podejmujesz wyboru. Aha, czekaj, aha, bo ja tu wybieram. Faktycznie, coś tu jest, no. Czas ci leci. No wiem, widzę. Zależy mi na ludziach. Dobra, kolejną kartą jest z Król z Północy. Jest to wykładowca z Banart. Rozmieszczenie. Przenieś kartę... Przenieś brązową kartę zaklęcia z twojej talii do ręki, a następnie wtasuj wybraną kartę z twojej ręki z powrotem do talii. Czyli on to jakby zamienia kartę specjalną? Nie wiem. Coś mi się wydaje, że w ten deseń. Że będzie... Sugerowałbym opuścić nieco krwi. Kartę zaklęcia. A co to jest? Znaczy pióro Azura, nie? To jest zaklęcia. Mhm. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Aniaren Nialep Krufeir. Czyli jak będziesz miał na przykład pióro Azura, po prostu wyjmujesz inną kartę i zamieniasz tą kartę na piorun Alzura, czy coś w tym stylu. Tak mi się wydaje. Bo po prostu sobie będziesz dobierał kartę. I on ma 4 punkty. I te wszystkie 3 karty, które właśnie omówiliśmy, to są brązowe. Teraz tu jest Dorgary. Dorgar? Dorgary. Nie wiem, jak się go czyta. To jest już srebrna karta za 2. I ten gościu jest ciekawy już, bo jest nietypową kartą. Bo on po rzuceniu go na stół jest rozmieszczenie. Stwórz zdziczałego niedźwiedzia, wiwernę lub gryfę. Zdziczały niedźwiedź od Skellige, a wiwerna i gryf to są od potworów karty, więc nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Więc dziwnie trochę. I czemu mam takie dziadowskie karty, ja się pytam. A ja jakie mam słowa? Lepiej się poddaj! No masz na pewno lepsze mowy. No nie wiem. Co za płatne zadanie. Tuveni Gloir! Dziadowskie karty, no halo. Wyjdź mi z tym. Zarajowita! Dobra. Ten gościu jest dziwny dosyć, bo wyciąga kartę od Skellige i od potworów. I on jest jeszcze tą kartą neutralną, tą taką naturalną. Czyli bez żadnej barwy. No i potem są... potem są Wiedźmini. Vesemir, Lambert i Eskel. Tylko u nich się art zmienia. Ale też jest... możliwość, że się pojawi Vesemir jako złota karta i on będzie wyciągał będzie albo tworzył eliksiry, że tam grom jaskółkę i nie wiem, chyba wzmocnienie jako złotą kartę, więc to by było też mocne, fajne. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. No a tak to tym Wiedźminem się arty zmieniły. I są teraz jako jeden obrazek, nie tak jak tutaj było, że 3 inne sytuacje. Tylko jedna rzecz się dzieje, tak jakby. Tutaj na tych artach walczą z Gidonem chyba w tym. Z Kermorem. Ta sytuacja z Gidzimna Trójki. Nie tą kartę miałem cofnąć. Jezu, jak tego nie przemyślałem. No to proszę. Chcesz mnie połaskotać? Nie. Długo czekałem na ten moment.
masz ty. Aha, mi zostały... Czekaj, kogo ja tam mam? Dwie karty mi zostały w talii. Nie będę kombinował chyba. Tam mi została Triss i... Dwie złote karty mi zostały, no. Nienawidzę potań. No, a poza tym jeszcze... Nie zasługujesz, żeby żyć. To jest karta Skojatel. Mhm. Jest to karta wyroczni. I ona jest brązowa. I za 6 punktów. I tak, jeśli którykolwiek sojusznik lub jednostka w twojej ręce lub talii została wzmocniona w trakcie twojej tury, wzmocnij tę jednostkę o 2 pod koniec tury. Coś ty mi narobił. O nie. Ale lipa w kit. Coś ty żeś mi tu narobił. Interesujący przypadek. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Przegrałem, a miałem lepszy plan. No więc takie karty. Takie karty sobie dojdą do gwinta. To jest na razie te, które wyszły. A tam było... Słyszałem, że ma być tak około 20 kart nowych, albo więcej, nie wiem. Coś koło tego. Więc możecie napisać, co o tym sądzicie, o tych kartach. No, a ty mnie tu rozgromiłeś. Nie używając dzikiego gonu, to jest podejrzane. Dobra, teraz muszę nagrać coś innego, bo was zamęczy tym gwintem. Ciągle gwint i gwint i gwint. Mówię tobie to ciągle. A ty... Nie, nie, nie! Tak, kiedy mi to mówiłeś? Jak tak. Grałem cały czas gwint, ale nie nagrywałem. No właśnie. No ale co chwilę grałeś i na kanale miałeś go coraz więcej, no to się jedno z drugim łączy. No nie zawsze. Drakensanga do mnie. Ale tu się szykuje opening. Będę grał w Winta, się szykuje opening już ładnie. Trzy beczuszki. Trzy beczuszki wow. Gwarantowane. Bo mam 200 złota i jedną mam to. Jedną dostanę. Ja mam uzbierane trochę więcej beczek, no ale... A cicho. To dziękuję wam za obejrzenie. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. I... Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć. Żegnam.